Małgorzata Parys, witam w środę 28 grudnia i zapraszam na wydarzenia, a w nich m.in. Wydłuża się proces zabójcy. To wszystko nie jest kwestionowane, a przede wszystkim nie jest kwestionowane przez samego oskarżonego. Odpowie za zepchnięcie psa z mostu. Przywiązał mu smyczą cegłę do szyi. Wszystko wskazywało na to, że przed Sądem Okręgowym w Legnicy zakończy się dziś głośny proces przeciwko potwornemu mordercy. Stało się jednak inaczej. Zamiast mów końcowych, oskarżycieli i obrońcy, uczestnicy rozprawy zapoznali się z treścią zadziwiającego wniosku mecenas Katarzyny Pikul. Adwokat oskarżonego zażądała bowiem przesłuchania absolutnie wszystkich świadków oraz biegłych, którzy wypowiadali się w trakcie śledztwa. Jeśli sąd przychyli się do tego wniosku, wówczas na wyrok w tej sprawie trzeba będzie poczekać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Obrończyni oskarżonego nie było dziś w sądzie. Na sali rozpraw reprezentowała ją pełnomocniczka. Wniosek mecenas Katarzyny Pikul, tym razem o przesłuchanie dodatkowych osób, nie po raz pierwszy zresztą zaskoczył strony procesu. Co ciekawe, już na pierwszej rozprawie adwokat wnioskowała, aby ze względu na bezsporność winy jej klienta ograniczyć przewód sądowy. Następnie domagała się zmiany jego obrońcy, tłumacząc, że oskarżony nie ma do niej zaufania, stąd trudno im o przyjęcie wspólnej linii obrony. Wnioski tamte jednak sąd oddalił. Co do dzisiejszego, dał sobie czas na zastanowienie. Oskarżyciele nie kryli zdumienia postawą obrony. Ja uważam, że przesłuchiwanie kolejnych biegłych na rozprawie co do okoliczności, które nie budzą przecież żadnych wątpliwości, bo nie budzą wątpliwości oskarżyciela publicznego, jak i obrony, która nie kwestionowała w żaden sposób żadnej z opinii, która była w tej sprawie wydana. Biegły z zakresu traseologii przecież, biegły z zakresu badań śladów genetycznych. To wszystko nie jest kwestionowane, a przede wszystkim nie jest kwestionowane przez samego oskarżonego. Oczywiście myślę, że warto byłoby, żeby dzisiaj być może oskarżony również sprecyzował, a być może wypowiedział się co do wniosku swojego obrońcy. Oskarżony wypowiedział tylko jedno zdanie, twierdząc, że przychyla się do wniosku swojego obrońcy. Tak, popieram. Natomiast oskarżyciel posiłkowy reprezentujący rodzinę ofiar prosił, aby adwokat określiła, czemu ma służyć jej wniosek. Wnosiłbym jednak o to, żeby obrona sprecyzowała, do czego zmierzają te dowody, przeprowadzenie ich bezpośrednio i co tam jest kwestionowane. No bo prowadzenie, z jednej strony tutaj oskarżyciele są w tej sytuacji, że te dowody nie są cofnięte i nikt ich nie cofa, no niemniej jednak prowadzenie ich tylko dla samego prowadzenia, a nie prowadzenia linii obrony, no mijają się z celem ekonomiki procesowej tego procesu. No. Sąd planował dziś przesłuchać trzech ostatnich świadków, w tym matkę i brata oskarżonego. Nie było ich jednak w sądzie. Rodzina Marcina K. konsekwentnie nie odbiera wezwań. Ich zeznania nie mają jednak większego znaczenia dla sprawy, ponieważ jako osoby najbliższe mają prawo do odmowy składania wyjaśnień. Sąd postanowił odroczyć proces na koniec stycznia, kiedy to zaplanował terminy dwóch kolejnych rozpraw. Do tego czasu zobowiązał obronę do określenia, które konkretnie opinie mają być przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie głównej. I zobowiązał obrończynię oskarżonego do złożenia do akt w terminie 7 dni pisemnego wniosku w tym zakresie. Przypomnijmy, że niespełna 40-letni legniczanin ma mieć na sumieniu zabójstwo dwóch legnickich małżeństw. Pierwsze po 80-tce zaatakował 1 lutego 2015 roku w ich mieszkaniu przy ulicy Oświęcimskiej. Następnie pod koniec sierpnia tego samego roku i w tym samym mieście wykonywał prace remontowe w kamienicy przy ulicy Głogowskiej. Tutaj także pozbawił życia gospodarzy, małżonków liczących ponad 60 lat. Marcinowi K., który przyznaje się do winy, grozi kara dożywotniego więzienia.
Do 3 lat więzienia grozi 35-letniemu mieszkańcowi Głogowa za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem. Mężczyzna przywiązał cegłę do szyi psa, a potem zepchnął go z mostu do Odry. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął już do sądu. Zwierzę przeżyło dzięki pomocy przypadkowych ludzi. Dramat 13-letniej Soni rasy mieszanej rozegrał się 6 października na moście kolejowym w Głogowie. Znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad psem rasy mieszanej w ten sposób, że przywiązał mu smyczą cegłę do szyi i zepchnął z mostu kolejowego do rzeki Odry. Psa szybko wyciągnęli z rzeki przypadkowi świadkowie, co uratowało mu życie. Potem rozpoznali też sprawcę. Zwierzę trafiło do schroniska. Tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy. Miał własną linię obrony, ale jego wersja nie została potwierdzona. Motywuje swoje postępowanie tym, iż chciał ulżyć w cierpieniu staremu i schorowanemu psu i ulżyć rodzinie, która też miała problem w związku z chorobą psa. Kilka dni bowiem po wydobyciu psa z rzeki został on zbadany przez lekarza weterynarii. W tej ocenie jego stanu zdrowia lekarz weterynarii nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości klinicznych. Jest to stary, 13-letni pies, ale poza tym, że ma do usunięcia ząb, to innych odchyleń od normy u tego stworzenia nie ma. W Głogowie jest to kolejny już przykład bestialskiego traktowania zwierząt. W sądzie trwa proces w sprawie śmierci kota wyrzuconego z mieszkania. Spraw o znęcanie nad zwierzętami jest coraz więcej. Jest to zjawisko powszechne. Próbujemy z tym walczyć, jednak nie wszystkich sprawców czynu udaje się ustalić. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 3 lat więzienia. Jeśli zapadnie wyrok skazujący, sąd orzeka też przepadek czworonoga, jeżeli sprawca jest jego właścicielem, oraz zakaz posiadania zwierząt nawet do 10 lat. Sąd może również orzec nawiązkę w wysokości od 500 do 100 tysięcy złotych na cel związany z ochroną zwierząt. Rządowy program Mieszkanie Plus, ale nie tylko. Władze Złotoryi zamierzają inwestować także własne pieniądze, by zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności. Niebawem w mieście pojawić się ma kilkadziesiąt nowych mieszkań komunalnych. Jak zapowiada burmistrz Złotoryi, mieszkaniowo miasto stać ma nawet nie na 2, a na 4 nogach. Nowa plomba powstanie przy ulicy Klasztornej w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Rządowy program Mieszkanie Plus ma pomóc w budowie nowych bloków przy Tuwima i Krzywoustego. Miasto zamierza także budować własnym sumptem. Liczy też na wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego. Mamy dosyć duże potrzeby, jeśli chodzi o mieszkania. To jest 150-250 podań rocznie od naszych mieszkańców, co przekłada się na prawie 1000 ludzi, którzy tak naprawdę albo nie mają gdzie mieszkać, albo chcieliby te warunki mieszkaniowe sobie poprawić. W niewielkiej Złotoryi mieszkań rzeczywiście brakuje. Deweloperzy niechętnie tu inwestują, niewiele jest mieszkań na wynajem. Bardzo dużo brakuje mieszkań. Spółdzielnia mieszkaniowa nie buduje w tej chwili, a to był jedyny taka instytucja, która zapewniała jakieś tam lokale mieszkalne. Brakuje, na pewno brakuje. Tak, jest dużo młodych. Nie stać młodych małżeństw czy jakichś na kupno mieszkań. Wiadomo, rodzice też nie wspomagają, bo wiadomo, zasób pieniężny słabszy. Nie ma pieniędzy po prostu na kupno, choćby nawet od kogoś. Nie? No, kredyt to nie wziąć łatwo, ale spłacić go. No my mamy, ale na przykład sprzedać czy się zamienić jest bardzo trudno. Pojawiła się taka szansa właśnie w ramach programu Mieszkanie Plus, więc aplikujemy w tej chwili do tego programu i proponujemy 3 lokalizacje, między innymi budynek, który widać za mną. W przyszłorocznym budżecie są już pieniądze na budowę mieszkań przez Kamiennogórski TBS, którego udziałowcem jest m.in. gmina Złotoryja. W plombie przy ulicy Klasztornej pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić już w 2018 roku. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze złodziejski duet z zarzutami. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Pościg za nietrzeźwym piratem. Ten pojazd wyprzedził policjantów z wielką szybkością. 2 młodych legniczan w rodzinnym mieście od kilku tygodni nagminnie kradło, co popadnie. Złodziejski duet włamywał się do piwnic czy samochodów, zabierając wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Policjanci przedstawili mężczyznom aż 23 zarzuty.
Złodzieje wpadli przez przypadek. Ich dziwne zachowanie zwróciło uwagę policjanta prewencji, który będąc po służbie zauważył, jak młodzi mężczyźni nerwowo kręcą się obok samochodów zaparkowanych w okolicach Alei Rzeczpospolitej. Policjant przekazał tą informację funkcjonariuszom będącym w tym momencie w służbie. Policjanci ci przy ulicy Bielańskiej zauważyli mężczyznę, który w rękach trzymał przedmiot. Okazało się, że była to antena do CB radia skradziona chwilę wcześniej z Volkswagena. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna ten zaczął uciekać. Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali tego mężczyznę. Jak się okazało, był to 20-letni mieszkaniec Legnicy. Nazajutrz policjanci zatrzymali jego 18-letniego wspólnika. Okazało się, że złodziejska szajka uprzykrzała życie mieszkańcom już od 2 miesięcy. Mężczyźni ci między innymi dokonywali kradzieży i włamań mienia w postaci włamań do altanek, do pomieszczeń piwnicznych, włamania do pojazdu. Ich łupem najczęściej padały elektronarzędzia, a także rowery. Złodzieje nie gardzili również artykułami spożywczymi i alkoholem. Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Duetowi, który przyznał się do winy, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 15 lat więzienia grozi 47-letniemu Kazimierzowi K., który z siekierą i nożem wtargnął do jednego z marketów w Ścinawie. Ukradł 2 wina o wartości 8 zł i wypił je na miejscu. Prokuratura rejonowa w Lubinie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. 22 września Kazimierz K. wkroczył do marketu uzbrojony w siekierę oraz nóż. Najpierw wybił szybę, następnie wszedł przez otwarte drzwi. Klienci i pracownicy uciekli tylnym wyjściem. W pewnym momencie na liczne zawołania pracującego w sklepie mężczyzny, by porzucił tę siekierę, rzeczywiście pozostawił ją, ale dalej biegał po terenie sklepu z nożem. Napastnik podszedł do stoiska z alkoholem, wziął 2 najtańsze wina i zaczął pić. Wtedy zatrzymała go policja. Wcześniej były przypadki tego rodzaju, iż mężczyzna ten przychodził do tego supermarketu i był agresywny, ale agresywny słownie. Nigdy wcześniej nie posiadał niebezpiecznych narzędzi. Mężczyzna przyznał się do wszystkiego, ale zaprzecza, by chciał zrobić komuś krzywdę. Nie był dotychczas karany. Za rozbój z niebezpiecznym narzędziem grozi mu teraz od 3 do 15 lat więzienia. Pędził BMW z prędkością 187 km na godzinę drogą krajową nr 12. W terenie zabudowanym miał na liczniku 149 km na godzinę. Niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy, nie reagował na sygnały policjantów i uciekał przed nimi. Do tego miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. To lista przewinień 34-latka zatrzymanego przez głogowskich policjantów. Grozi mu do 2 lat więzienia. W rejonie drogi krajowej nr 12, pełniąc służbę w nieoznakowanej Skodzie Oktawii, policyjny patrol zauważył bardzo szybko zbliżający się w kierunku Głogowa pojazd. Ten pojazd wyprzedził policjantów z wielką szybkością, popędził w kierunku Głogowa. W terenie niezabudowanym BMW pędziło z prędkością 187 km na godzinę. Policjanci ruszyli w pościg. Kierowca auta nie reagował na sygnały do zatrzymania się, a jego jazda stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Były to wszystkie manewry wyprzedzania. Czuł się na tej drodze bezkarny. Wyprzedził na przykład na dosyć ważnym skrzyżowaniu i niebezpiecznym na łuku drogi zestaw, ciągnik siodłowy z naczepą i samochód osobowy. To jest naprawdę długa droga wyprzedzania. Kiedy kierowca wjechał do Serbów, pomiar prędkości jego auta wyniósł 149 km na godzinę. W końcu został zatrzymany. Piratem drogowym okazał się 34-letni mieszkaniec tej miejscowości. Miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Stracił prawo jazdy. Grozi mu do 2 lat więzienia. Odpowie też za liczne wykroczenia drogowe. Od nowego roku mieszkańców powiatu lubińskiego będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy komunikacji powiatowej. Trasa części linii zostanie skrócona, z niektórych powiat całkowicie zrezygnował. Najwięcej zmian dotyczy autobusów linii 3A, 3B, 4 i 7. Nowy rozkład jazdy powiatowych przewozów pasażerskich wprowadzono, by dostosować przejazdy do potrzeb pasażerów. Chodzi o to, aby pojazdami komunikacji powiatowej wozić pasażerów, a nie powietrze. Większość kursów, tych, które zostaną zlikwidowane, były kursami nierentownymi, o małym obciążeniu pasażerami, w związku z tym należy z nich zrezygnować. Jedną z większych zmian będzie mniejsza częstotliwość kursowania autobusów linii 3A i 3B.
nie będą kursowały w soboty i w niedzielę, tak jak to miało miejsce jeszcze niedawno, oraz nie będą kursowały po godzinie 17 w dni powszednie. Ale to nie koniec zmian. Skrócona zostanie także trasa autobusów numer 7. Wstrzymane zostaną także kursy porannych linii podmiejskich z Lubina oraz kursy linii 4 przed godziną 5, a także po północy. Ponadto zmienione zostaną godziny odjazdów wszystkich linii. Nowy rozkład jazdy autobusów będzie obowiązywał od 2 stycznia. Podróżujący żółtymi autobusami mogą korzystać z rozkładów tradycyjnych umieszczonych na przystankach lub internetowych. Na pewno jest prościej. Sprawdzić sobie w internecie. Siedząc w domu, można sobie sprawdzić całą trasę, tak? Nawet w komórce można sprawdzić. Na pewno jest szybciej. No i jest to jakieś ułatwienie. I po treningach nie muszę się zastanawiać, na który przystanek mogę iść, bo od razu wiem, gdzie będzie szybciej autobus. Przypomnijmy, w Lubinie od ponad miesiąca działają także świetlne tablice informacyjne. Postawiono je na 12 przystankach. W każdym momencie i z dowolnego miejsca można sprawdzić rzeczywisty czas odjazdu autobusu z danego przystanku, a nawet aktualną lokalizację pojazdu wybranej linii. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.